Przychodzi do baby akwizytor odkurzaczy, stawia odkurzacz na podłodze, podłącza go do prądu i mówi: zjem każdy paproch, którego nie wciągnie ten super nowoczesny odkurzacz. Na to baba: życzę panu smacznego, od 2 dni nie mamy prądu. Nauczycielka daje w klasie zadanie. Ułóżcie zdanie zawierające słowo ananas. Pierwsza zgłasza się Małgosia. Ananas jest zdrowym owocem. Później zgłasza się Paweł. Ananas rośnie na palmach. A teraz ty, Jasiu, mówi nauczycielka. A Jasiu na to: Basia puściła bąka, ananas leci smród. Diabeł złapał Polaka, Rosjanina i Niemca. Powiedział im, że mają pokazać swoje ulubione auta. Polak przyjeżdża Fiatem 126P. Niemiec Mercedesem. Ruska nie ma. Diabeł powiedział, że to nic nie szkodzi i mogą zaczynać bez niego. Powiedział, że ich wypuści, jeżeli rozwalam auto jednym kopem. Polak kopie rozpadającego się Fiata. Szczątki leżą na ziemi. Niemiec kopie? Nic. Zaczyna płakać. Nagle zaczyna się śmiać. Dlaczego się śmiejecie? Bo Rusek czołgiem jedzie. Dziadek dał Jasiowi 20 zł na urodziny. Mama obserwuje Jasia. Wreszcie mówi: Jasiu, podziękuj dziadusiowi. Ale jak? Powiedz tak, jak ja mówię, gdy tatuś mi daje pieniążki. Jasiu wraca do dziadzia. Czemu tak mało? Dzwoni klient do sklepu mięsnego i pyta: czy pan ma kurze nóżki? Mam. Czy pan ma skrzydełka? Także mam. Czy pan ma świński ryj? Tak. No to musi pan naprawdę śmiesznie wyglądać. Przychodzi żołnierz do generała i mówi: da mi pan wolne, generale? Bo teściowa przyjechała. Nie, nie dam. Wiedziałem, że równy z pana gość. Jedzie kierowca ciężarówką i widzi zielonego ludzika. Czemu stoisz na ulicy? Jestem bardzo głodny i jestem pedałem. Dał mu kanapkę i pojechał dalej. Spotyka czerwonego ludzika. Czemu stoisz na ulicy? Chce mi się pić i jestem pedałem. Dał mu picie i pojechał dalej. Widzi niebieskiego ludzika. Wkurzony wysiada i pyta: a ty, pedale, czego chcesz? Prawo jazdy i dowód rejestracyjny, proszę. Przed sklepem w lesie stoi w kolejce mnóstwo zwierząt. Niedźwiedzie, lisy, wilki, jeże i te podobne. Przez kolejkę przepycha się zając. Rozpycha inne zwierzęta łokciami. Wreszcie jest na początku kolejki. W tym momencie łapie go niedźwiedź i mówi: ty, zając, gdzie się wpychasz? Na koniec. I mach rzuca go na koniec kolejki. Zając znów się przepycha, ale znów łapie go niedźwiedź i odrzuca na koniec. Zając powtarza swój wyczyn jeszcze kilka razy, ale za każdym razem niedźwiedź odrzuca go na koniec. Wreszcie obolały zając otrzepuje się z kurzy i mówi sam do siebie: nie to nie, nie otwieram dzisiaj sklepu. Dzwoni telefon, facet podnosi słuchawkę i słyszy: mamy twoją teściową, odkup wynosi 100 tysięcy dolarów. A jak nie zapłacę, to ją sklonujemy. Sierżant do żołnierzy: kto chce pojechać na wykopki ziemniaków na polu o siostry generała? Zgłosiło się 2. Dobra, pozostali pójdą na piechotę. Spotyka się 2 facetów. Jeden mówi: kurczę, powiedz mi, co mam robić? Mam problem z teściową, wkrzania mi się do każdej dyskusji, kłócimy się i nie mogę z nią dojść do ładu. Spoko, kupię samochód, teraz jest dużo samochodów. Wypadki, na pewno się zabije. Okej, spotykałem się po 2 tygodniach. Chryste, aleś mi doradził. Co się stało? Posłuchaj, nie dość, że straciłem kasę na samochód, ona żyje i prowadzi jak szatan. Jeszcze ma 3 kierowców na sumieniu. A jakiś samochód jej kupił? No syrenkę. Boś głupi, trzeba było Jaguara, to by już nie żyła. Okej, teraz jej kupię Jaguara. Spotykałem się po 2 tygodniach. Rany Julek, jaki jestem szczęśliwy. Co, nie żyje? A nie mówiłem? Uff, wreszcie nie żyje. Najbardziej mi się podobało, jak jej głowę odgryzał. Facet mówi do sąsiada: byłem z teściową w zoo. I jak było? Nie przyjęli jej. Pewien informatyk poszedł na ryby. Złapał złotą rybkę, która obiecała spełnić tradycyjnie 3 życzenia. Informatyk mówi: żeby był pokój na świecie. Za trudny. No to aby Windows się nie zacinał. To już niech ci będzie ten pokój na świecie. Jeżeli ci się spodobało, zostaw łapkę w górę. Subskrybuj mój kanał, aby zobaczyć najnowsze odcinki kawałów.